Chwała niech będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli weszliśmy w nabożeństwo, uwielbiając i chwaląc Boga, śpiewając pieśni, to sądzę, już jesteśmy ubłogosławieni, bo kiedy śpiewamy, kiedy uwielbiamy Boga, Słowo Boże wyraźnie mówi, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu, ale nie tylko, ale też kiedy uwielbiamy Boga i myślimy nad tym, co śpiewamy, to też to nas dotyka, że nie śpiewamy tylko dla samego śpiewu, ale naprawdę otwieramy serca naszego ducha, aby wielbić tego, który żyje. Kiedy wjechałem dzisiaj do zboru, właściwie tuż przed wyjazdem, takie słowo doszło do mnie, głoś słowo, które darzy życie. I właściwie każde zwiastowanie, każde przekazywanie słowa powinno darzyć życie. I to jest taka wielka odpowiedzialność na kaznodziei, aby przekazywał słowo Pana, które będzie przynosić życie. Oczywiście, żeby przyszło życie, musi być głoszona prawda. I musi być głoszony ten, który stoi za swoim słowem. Chciałbym, żebyśmy zerknęli, popatrzyli, przyjrzeli się poselstwu księgi Ageusza, proroka. I od jakiegoś czasu, od nie wiem, 2 tygodni rozmyślam. Wiecie, zaczęło się od tego, że tak idąc, czytając sobie Biblię, o, księga Ageusza jest następną księgą, która stanęła, że tak powiem, na drodze mojego czytania. Mówię, no przecież ja tą księgę już tyle razy czytałem, ja ją znam. Właściwie może ją tak ominąć i przejść dalej. Ale zacząłem ją czytać i na nowo poruszyła moje serce i mojego ducha, moje emocje, bo jest niesamowitą. Jest to jedna z najkrótszych. Krótsza od tej księgi jest jedynie księga Abdiasza, księdze małych proroków, ale niesamowita księga, która ma niesamowite różne konotacje z innymi, jak z księgą Ezdrasza i z księgą Zachariasza. Chciałbym dzisiaj przedstawić 3 takie główne poselstwa, przesłania od Boga, które są skierowane do nas, do Bożego ludu wtedy, ale wierzę, że Słowo Boże jest ponadczasowe i prawdy Boże są ponadczasowe i Bóg mówi także do nas dzisiaj. I nie mamy czasu, żeby czytać wiersz po wierszu ten fragment Bożego Słowa, ale może zacznę od 1 rozdziału, 1 wiersz i później kilka późniejszych wierszy. 2 roku króla Dariusza, w 6 miesiącu, 1 dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści, czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach. Otóż teraz tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie, ukażę się w nim chwale, mówi Pan. I dalej Pan mówi tak. Liczyliście na wiele, lecz to jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan zastępów, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj, na góry, na zboże, na moszcz i na oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło, i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu, jam jest z wami, mówi Pan.
Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Ageusz jest prorokiem, jednym z niewielu, który mógł się cieszyć, oglądając prawie że natychmiastowy efekt zwiastowanego słowa. Rzadko tak jest, że ludzie słuchając słowa są gotowi pójść za Bożym Słowem. Czasami ludzie nie mają wiele czasu. Pamiętacie, kiedy Jezus był na ziemi, powoływał uczniów, mówił do Piotra, do Andrzeja, później do Jakuba, pójdź za mną. I właściwie to był moment i oni zostawiali wszystko i szli za Jezusem. To było wezwanie, to było słowo skierowane do nich. Co by było, gdyby nie zareagowali na to słowo? I tak samo jest tutaj, oto Pan posyła proroka. To jest rok 520 przed narodzeniem Chrystusa. Chciałbym troszeczkę namalować tła, w jakim kontekście, w jakiej sytuacji to słowo zostało skierowane do Bożego ludu. Oto w roku 538 przed Chrystusem, pamiętacie, Bóg posadził na tronie Cyrusa, na tronie Królestwa Perskiego. Babilon został pokonany, Cyrus zdobył Babilon i oto ten król Cyrus, pogański król, oto jest pobudzony przez Boga, aby uwolnić naród żydowski, Judejczyków, aby poszli do swojej ziemi. O tym czytamy w Księdze Ezdrasza w pierwszym rozdziale i w kolejnych rozdziałach. I to jest ciekawą rzeczą, że ten pogański król, który nie zna Boga, ale jest tak silnie pod wpływem, pod działaniem Ducha Bożego, że on wręcz mówi, idźcie, nakazuje im, idźcie i odbudujcie dom dla swojego Boga. On miał może swoje też myśli w tym, bo uwolnił też inne narody i chciał, żeby inne narody wróciły, pobudowały świątynię i modliły się do swoich bogów o pomyślność dla króla. Ale także Izajasz w 45 rozdziale opisze, chociaż mnie nie znasz, ja cię powołałem, przepasałem cię, ja sprawiłem, że zająłeś to miejsce, aby mój lud mógł wrócić. Bóg działa tak, jak on jest suwerenny w swoim działaniu. I oto ten król Cyrus zwalnia i daje możliwość powrotu do ziemi ludowi judzkiemu. Zwraca wszystkie naczynia, które były zrabowane przez Babilończyków. Daje środki, aby dom Pana był odbudowany. I teraz następuje to, co bardzo mnie też uderza w pewnym momencie, że tych, których Duch Pana pobudził z ludu Bożego, ci powstali i zdecydowali się na powrót. Drodzy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak wielkie poświęcenie musiało towarzyszyć tym ludziom, którzy zdecydowali się na powrót. Około 50 tysięcy z ludu Bożego, łącznie z niewolnikami świątynnymi, 50 tysięcy ludzi postanowiło z Ageuszem, z Zorobabelem, z Jozłem powrócić, wśród nich też był Ageusz, powrócić z wygnania. To jest rok 538. przed Chrystusem. I teraz ci ludzie, którzy wychodzą z Babilonu, to są ludzie, którzy już prowadzą ustabilizowane życie. Ludzie, którzy mają swoje domy, mają swoje biznesy, mają dobrze prosperujący handel i oto jest słowo Pana, wyjdźcie i zostawcie to wszystko i idźcie odbudować mój dom. Nie wiem, jak my byśmy się zachowali. Ale oni musieli i podjęli decyzję. Duch Pana poruszył ich ducha. Ja się pytam, gdzie w takim razie była reszta? W jakim stanie serca była reszta ludu judzkiego, którzy nie odebrali tego poruszenia w swoim duchu? Oni zostali. Ale ci byli poruszeni. Sądzę, że posprzedawali, spieniężyli, co się dało, zostawili swoje wygodne domy, zostawili swoją pracę i wyruszyli właśnie gdzie? Słowo Boże mówi, czy też to, co możemy wyczytać z Bożego Słowa, to wyruszyli do ziemi, która przez 70 lat leżała odłogiem. Była nieuprawiana. Wrócili do miasta, którego mury, domy były zburzone i spalone, i świątynia spalona. Właściwie wrócili do ruin. Co za
Wielkie poświęcenie, dlatego że oni odebrali w swoim duchu, w swoim sercu, usłyszeli głos Boży i powiedzieli, my musimy coś z tym zrobić. Bóg do nas przemawia i nie możemy zignorować Bożego głosu. Czytamy w księdze Ezdrasza w 3-4 rozdziale, czytamy, kiedy wrócili, kiedy to, co mieli, z czym dysponowali, zaczęli działać, aby to miasto odbudowywać, a przede wszystkim świątynię. I czytamy, że zbudowali ołtarz dla Pana, zaczęli fundamenty pod świątynię budować. Była tak wielka radość, tak wielki płacz i radości, i takiego żalu, który ich napełnił. To był tak wielki hałas, że jeden nie rozróżniał głosu drugiego. Przeżywali Boga. Obchodzili święto i ten zapał był taki, że przystąpili i rozpoczęli odbudowę, ale bardzo szybko natknęli się na opór tych mieszkańców, którzy tam się znajdowali, Samarytan, tych przesiedlonych z innych ziem na tą ziemię. I ci ludzie, którzy mieli wpływ na państwo judzkie, na te tereny. Oni robili wszystko, aby zatrzymać Boży lud. I trwało to może przez 2 lata, koło 2 lat, kiedy oni zmagali się z tym sprzeciwem. I w końcu następca Cyrusa, ktoś, kto miał na to wpływ, powstrzymał tą budowę. I oni przestali budować. Od roku 534 przed Chrystusem oni przestali budować. Przez 14 lat nic nie zrobili w kwestii odbudowy świątyni. Więcej, tu czytamy, prorok Ageusz wstaje po 14 latach od momentu, kiedy przerwano pracę. Duch Boży, Pan przemawia do niego i on wstaje i wyraźnie jest określony, ma 4 prorocze wystąpienia. W ciągu od 6 miesiąca do 9 miesiąca z przerwami. I tego szóstego miesiąca, pierwszego dnia drugiego roku, kiedy Dariusz wstąpił na tron, on mówi, wzywa lud Boży, aby na nowo podjęli pracę przy świątyni Pana. Oni przeżyli już swoje, doświadczyli zniechęcenia, doświadczyli przeciwności, oni tak wiele poświęcili, a teraz znowu zajęli się swoimi własnymi sprawami i są tymi, którzy nie myślą teraz o odbudowaniu świątyni. Możliwe, że doszli do takiego przekonania. To, że mieliśmy powrócić, to była wola Boża. Ale czas odbudowy domu Pana to widocznie jeszcze nie jest ten czas. I tak się przyzwyczaili do tej myśli, że trwało to już 14 lat. Tak jak mówią historycy, przechodzili przez inflację, przez bardzo ciężkie warunki, musieli zdobywać wszystkie rzeczy. Te tafelki, które tutaj są wymienione, to nie są, chociaż mamy skojarzenie z płytkami ceramicznymi, ja przynajmniej mam takie skojarzenia. Tam chodzi o drewno, którym wykładano wnętrza domów. Bardzo drogie to było i trzeba było drewno sprowadzać aż gdzieś tam z północy, z Libanu, dlatego że Babilończycy wycięli drzewa podczas oblężenia, kiedy zdobywano Jerozolimę. I oni byli gotowi zapłacić tak duże pieniądze, aby swoje domy dobrze, że tak powiem, przyozdobić, wyposażyć. I tym byli zajęci. I oto wkracza prorok. Oto wkracza ten, który ma słowo od Pana, aby ich poruszyć. W roku 520 i on zaczyna do nich przemawiać, czy to jest czas. Czy to jest czas, abyście byli zajęci koło waszych własnych spraw, a zaniedbali dom Pana? Właściwie wróciliście z tym celem, z tym pragnieniem, aby budować dom Pana. Drodzy, chciałbym to przenieść też na nas, jako lud Boży Nowego Przymierza. My wszyscy wiemy, że budujemy się w dom duchowy, jesteśmy świątynią Pana, tak jest napisane. Jesteśmy świątynią Pana jako lud. Każdy z nas osobiście jest o nas powiedziane, czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego. A więc indywidualnie jestem świątynią, razem jako zbór stanowimy świątynię Pana i też mamy budynek, który jest poświęcony Panu, który nie jest tak naprawdę tą świątynią
o którą Bogu chodzi, ale jest miejscem oddanym, poświęconym, aby w tym miejscu odbywała się służba Boża, co jest także niezwykle ważne, niezwykle istotne. I czasami w naszym życiu dochodzi do takiego momentu ustania, zatrzymania się w służeniu Bogu, w odbudowywaniu czy budowaniu Jego świątyni. Może z czasem, ja wiem, jak człowiek się nawraca, jak jest gotów wiele rzeczy dać, bez żadnego zastanawiania się, czy tamten dał więcej, czy tylko to na mnie spoczywa. Nie, poświęcamy czas, poświęcamy finanse, poświęcamy środki, bo jesteśmy pełni radości i wdzięczności za to, że Bóg nas zbawił. Ale ten zapał z czasem, ten gorąc dla Pana gdzieś tam zaczyna stygnąć. I zastanawiamy się, czy tylko ja jestem w zborze? Może inni by też coś zrobili, niech inni coś z siebie dadzą. Ja dość się już napracowałem. I może nie wypowiemy tego tak wprost Bogu czy sobie, ale gdzieś nasza postawa, to co wynika z naszej postawy, to by na to wskazywało, że tak właśnie zaczęliśmy myśleć. Wiem jedno, że Bóg chce nas błogosławić i duchowo, i materialnie. I ta sytuacja, która tam była, jeśli chodzi o lud Boży, który zaprzestał odbudowywanie świątyni Pana, spowodowało nie tylko smutek Boga, ale poniekąd sąd Boży. Bóg zaczął ich karcić. Oto czytamy w tym pierwszym rozdziale, czytaliśmy, że to ja sprowadziłem posuchę, mówi Pan. Że to On sprawił, że niebo zatrzymało rosę. Oto Bóg zaczął do nich przemawiać. Bóg zaczął jakby im wskazywać, że nie mają błogosławieństwa. I też dwukrotnie Bóg zwraca się do nich. Zważcie, jak się wam powodzi. Zważcie, jak się wam powodzi. Oto macie wiele pracy, pracujecie od rana do wieczora, robicie różne rzeczy i wydawało się, że powinniście mieć już wypełnione konto i wasze sejfy i tak dalej, a oto tam brakuje, ciągle nie ma. I Bóg mówi, pomyślcie nad tym. Tydzień temu brat Piotr mówił o pytaniach i to jakoś tak akurat też tutaj w tej księdze tak, że Bóg zadaje pytanie, zważ, jak ci się powodzi. Chciałbym zadać samego siebie, zważ, Andrzej, jak ci się powodzi. Czy masz błogosławieństwo? Czy masz błogosławieństwo nie tylko w rzeczach materialnych, bo one nie są aż tak istotne, ale przede wszystkim w rzeczach duchowych, czy masz błogosławieństwo? Czy masz Boży pokój? Czy masz radość w Panu? Czy masz świadomość, że i masz tą radość z tego, że jesteś zbawionym człowiekiem? Masz pewność zbawienia, czy nie? Zważ, jak ci się powodzi. Kiedy popatrzysz na swoje własne życie, jesteś zbawionym człowiekiem? Masz pewność zbawienia? Masz pokój Boży? Masz radość Ducha Świętego? Masz te rzeczy, które są z nieba od Boga? Czy też po prostu jest ciągle wielka susza, posucha, nie ma błogosławieństwa? Kiedy czytam ten fragment, kiedy Bóg ich wzywa, mówi, zróbcie coś, zmieńcie, upamiętajcie się z tego stanu i zacznijcie znowu, podejmijcie pracę, to mamy takie jedno bardzo ważne przesłanie z Nowego Testamentu, które Pan Jezus mówi w kazaniu na górze. Mówi, nie troszczcie się o to, co będziecie jeść i pić i w co będziecie się przyodziewać, ale najpierw szukajcie Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Wszystko inne będzie wam przydane. Oto widzimy, że w tej księdze, w tym przesłaniu mamy nowotestamentowe przesłanie Jezusa. Jeżeli na pierwszym miejscu postawię Boga, jeżeli na pierwszym miejscu postawię sprawę Bożą, Królestwo Boże, to wszystkie inne rzeczy zostaną właściwie poukładane. Więcej, wtedy mogę mieć gwarancję, że sam Wszechmogący Bóg będzie mnie błogosławił. I może nie będę miał nie wiadomo co, ale będę miał się w co ubrać, będę miał pożywienie i Bóg zatroszczy się o mnie do końca moich dni. Amen. Ktoś powiedział, że Królestwo Boże jest, jest takim najlepszym państwową opieką społeczną.
Możesz polegać na ludziach, albo możesz polegać na Bogu. Bóg, który się będzie o ciebie troszczył i zatroszczy się o każdą sprawę, ale kiedy postawimy sprawy na właściwym miejscu i kiedy Boga postawimy i sprawy królestwa i budowania Jego domu, ale też mam na myśli budowania mojego osobistego domu duchowego dla Boga, mojego życia dla Boga. Bo od tego się zaczyna, czy moje życie jest tą świątynią, w której Bóg może przebywać i przebywa i On bierze sobie chwałę. Czy rzeczywiście moja społeczność z Bogiem jest tak bliska i ugruntowana? Tak więc liczyliście na wiele, a oto jest mało. Chcesz, aby Bóg błogosławił twoją pracę codzienną? Postaw Boga na pierwszym miejscu. Niech On będzie, Jego Królestwo na pierwszym miejscu. Pan Jezus powiedział tak, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę. Oto ludzie mogą zdobyć i wiecie, zdobywają, ja zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że za rzeczy, które są, że tak powiem, pasją, ludzie są gotowi płacić niektórym miliony i oni obracają i mają na koncie co tydzień miliony funtów, dolarów i tak dalej. Ale choćbyś zdobył wszystko, a nie miał Pana, nie miał udziału w Jego Królestwie, to na nic ci to się nie przyda. A więc lud Boży, słysząc słowo Pana, będąc przez 14 lat zajęci koło własnych spraw, ale to słowo tak mocno do nich przemówiło, inaczej mówiąc, oni pozwolili Słowu Bożemu do siebie przemówić. To poruszyło ich wnętrze. Oni nie zatkali uszu i mówili, Ageusz, to nie jest ten czas. To nie jest słowo od Pana. Mogli tak powiedzieć, jak nieraz mówili. Ale to słowo zaczęło do nich docierać. Przyszła bojaźń i oni zrozumieli, że muszą zmienić swoje priorytety. I postanowili, że rozpoczną pracę. Poruszony jest Zorobabel i arcykapłan Jozue, a więc główni przywódcy. I tam jest napisane, że Bóg poruszył także ducha całego ludu. I przystąpili do budowy świątyni Pana. 24 tego miesiąca, czyli po 24 dniach. Od momentu, kiedy prorok powstał. Ktoś powie, dlaczego po 24 dniach? Ja myślę, że trzeba było czas, aby zorganizować ludzi, środki, aby zacząć znowu odbudowywać świątynię. Ale oni to zrobili najszybciej, jak tylko mogli, aby odbudować świątynię Panu. I tutaj także jest bardzo ważne to, że kiedy oni odbudowali tą świątynię, to też takie zapewnienie, Pan mówi, jam jest z wami, mówi Pan. Kiedy lud przejął się lękiem, Pan mówi, jestem z wami, róbcie, osiągnijcie ten cel i postawcie właściwie priorytety w waszym życiu. Nie wiem, ale co jakiś czas ty i ja musimy sprawdzać, kto jest i co jest dla nas najważniejsze. Czy Bóg, czy Jego Królestwo, posłuszeństwo Jego Słowu, czy też nie. I wydawało się, że powinno to wszystko dobrze już teraz funkcjonować. Ale wiecie, tak jak słowo ich poruszyło, wrócili do ziemi obiecanej, teraz znowu po 14 latach słowo ich poruszyło, zdecydowali się na nowo wrócić do tego zadania, dla którego przybyli do ziemi judzkiej, znowu zaczęło pojawiać się pewne zniechęcenie. I na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Oni tacy rozgrzani słowem Pana, poruszeni, 24, 6 miesiąca rozpoczynają na nowo pracę, a później zaczyna się 7 miesiąc. A 7 miesiąc miał to do siebie, że pierwszy dzień był święty. Święto trąb. 10 dzień był najważniejszym dniem w życiu religijnym Żydów. Jom Kippur, dzień pojednania. To w 10, 7 miesiąca. Arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego.
I nie dość tego, kończył się 10 dzień, to od 14 do 21 tego 7 miesiąca rozpoczynało się kolejne święto, bardzo ważne, na którym miał być obecny każdy Izraelita, święto szałasów. Mieli wspominać swoją wędrówkę, jak Bóg wyprowadził ich z Egiptu i zatroszczył się o nich na pustyni. I to też mi mówi taką rzecz, że budowanie świątyni Pana jest bardzo ważne i to, co mieli zadanie, jest bardzo ważne. Ale były tam też te dni świąteczne, kiedy pracę mieli przerwać, kiedy to wszystko musieli zostawić. I ja myślę, to tak jakby, wiecie, ktoś nagle mówi, no okej, fajnie, że chcesz robić, ale teraz jest przerwa, teraz jest czas, abyś zaczął uwielbiać Boga, abyś uhonorował Boga, poszedł do przed Bogiem, bo świątyni jeszcze nie było, i uwielbiał Boga. Popatrzcie, jak to jest wbrew takiej naszej ludzkiej naturze. My chcielibyśmy działać, my chcielibyśmy coś robić, a Bóg mówi, nie, ja chcę, żebyś teraz w tym czasie odpoczął i ten czas świętowania poświęcił dla mnie, na rozmyślanie o mnie, na czczeniu mojego imienia. Co jest ważniejsze? Bo gdyby oni w te święta zlekceważyli i robili, czy myślicie, że Bogu by się to podobało? Absolutnie nie. A więc ta jedna rzecz jakby próbowała może, nie powinna, bo przecież przeżywając Boga, to przeżywali też dalej Bożą obecność i zachętę. Ale było coś innego później. Prorok powstaje w 7 miesiącu, na końcu, w ostatnim dniu święta szałasów. I prorokuje. I mówi dlatego, że lud Boży zaczyna w wyniku tej podjętej pracy przeżywać coś takiego jak zniechęcenie. Są zniechęceni. Dla niektórych to zniechęcenie płynie z faktu, że patrzą na te fundamenty, patrzą na tę świątynię i wydaje im się to małe. Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? I czasami jest tak, że coś podejmujemy się czynić dla Boga. Nie wiem, jak wy to przeżywacie, ale ja tego doświadczam. Często takiego zniechęcenia, czy też takiego myślenia, małe to jest, mało tego i tak dalej, i tak dalej. Mogłoby coś być większego. Ale ktoś mądrze powiedział, lepiej jest coś robić, niż nic nie robić. Dla Boga. I czasami my wiemy bardzo dobrze, że czasami te małe rzeczy Bóg obraca w wielkie rzeczy, prawda? Że z małych rzeczy Bóg potrafi uczynić coś wielkiego. I oni patrząc na tą świątynię, a szczególnie ci, bo część pamiętała jeszcze tą pierwszą zburzoną, tak popatrzyli na to wszystko, a Zachariasz też o tym mówi, popatrzyli na to wszystko i mówią, to nie jest to. Tam to było większe, było wspanialsze. A czym jest ta świątynia? A Bóg posyła proroka i w tym zniechęceniu daje im zachętę. Mówi, wy nie patrzcie na to, że wam wygląda to jako coś małego. Bóg mówi, w moich oczach jest to wystarczające. Ja ten dom sobie upodobam i zamieszkam w nim chwale. I ta chwała tego domu, który dla was dzisiaj wydaje się mniejsza od tego, co było, ta chwała będzie jeszcze większa niż domu Salomona. Popatrzcie, gdyby oni poddali się zniechęceniu, gdyby powiedzieli, a czy warto się trudzić, bo przecież nigdy nie odbudujemy tak wspaniałej świątyni, jaką Salomon zbudował. A Bóg, to by nigdy nie dokończyli tego dzieła i nie wypełniłyby się obietnice, które Bóg dał swojemu ludowi. I tak w tym końcem tego słowa proroczego jest zapowiedź Mesjasza, który przyjdzie do tej nowej świątyni, którą oni budują. I dlatego ta chwała tego domu będzie większa. Budują go z perspektywą, z wyprzedzeniem ponad około 500 lat, zanim przyjdzie Mesjasz, aby chwała tego domu stała się jeszcze większa.
Mamy nie gardzić dniem małych początków. Mamy nie gardzić małymi rzeczami. Diabeł robi wszystko, żeby nas zniechęcić. Różne, że tak powiem, przeszkody stawia na twojej i na mojej drodze. Może nie dam rady, jestem za słaby, nie nadaję się. Różne, to nas niesamowicie zniechęca. Dostrzegamy, diabeł chce, żebyśmy widzieli różnego rodzaju przeszkody. Jeszcze była jedna. Bardzo istotna. Oni mówią, nie mamy środków. To, co mieliśmy, to, co spieniężyliśmy, to już dawno zainwestowaliśmy w odbudowę świątyni. Nie mamy środków. Jak ta świątynia może być odbudowana? A teraz prorok powstaje i mówi, wy się tym nie zniechęcajcie. Wy budujcie dalej tą świątynię. I Bóg obiecuje, poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. I oni, zachęceni znowu przez proroka, gdzie Bóg trzykrotnie mówi do nich, do Jozuego, do Zorobabela, do ludu, bądźcie mocni. Kontynuujcie do dzieła, bo ja jestem z wami. Znowu Bóg potwierdza, że jest z nimi i daje im obietnicę, że cały czas był z nimi jego duch i będzie z nimi do dzieła. I oni ruszyli. I wiecie, że za jakiś czas, historia o tym mówi, tam właśnie z tego wygnania Żydzi wysłali środki materialne, ale także król Dariusz znowu zaopatrzyli odbudowę świątyni Pana. Jest niesamowite, kiedy dochodzi nas słowo Pana, kiedy ty i ja mówisz, ale ja tu nic na teraz nie widzę, ale posłusznie idziesz za słowem Pana i nagle widzisz, jak Bóg sam, który jest Bogiem wszelkiego zaopatrzenia, daje środki, które są niezbędne, aby Jego dzieło było dobudowane. Amen. Oto Bóg sprawia wszystko i daje słowo, i daje ducha, aby twoje i moje życie duchowe było dobudowane chlubnie do samego końca. Oto Pan jest z tobą, Pan jest ze mną, Pan nie zostawi swojej budowli, którą ty jesteś, ja jestem. Nie zostawi swojego zboru, kościoła, którym jesteśmy, ale dobuduje go do chlubnego końca. I będzie wielki okrzyk, jest dokończone dzieło, amen. Pan to zrobi. Ale kiedy lud Boży jest cały czas posłuszny, zaangażowany i oddany. A więc ten fragment pierwszy, drugiego rozdziału do wiersza dziewiątego, ten fragment mówi o zniechęceniu, które musimy pokonać, które przychodzi bardzo często. Kiedy nie widzimy reakcji ludzi, świadczysz im, mówisz, głosisz, nie widzisz reakcji. Niektórzy słyszą wiele razy, nie widzisz reakcji. Nie ma tego powstania i wyruszenia w drogę za Panem bezkompromisowo. Ale Bóg jest Panem żniwa, tak jak jest napisane. On nad wszystkim czuwa i chcemy Jemu zaufać i być Jemu posłuszni i wykonywać to dzieło, do którego nas powołał. A więc rozpoczęli tą budowę. Świętowali, byli gotowi zostawić na czas świąt to wszystko, aby wypełnić zakon Pana i Pana uwielbić, ale pojawiało się to wielkie zniechęcenie. Wiecie, ci starsi zaczęli narzekać. Wiecie, to tak jak dzisiaj się mówi, wiesz, za moich lat to Pan błogosławił. Dawniej to było, nie? My się sami na tym łapiemy. Wiesz, jak ja byłem młody, ja wam czasami mówię, jak ja byłem młody, to i to przeżywaliśmy z Panem. Nie mów, że, tak jest słowo, nie mów, że dawne dni były lepsze od tych. Nawet śpiewamy taką pieśń. Bóg się nie zmienił. On jest wczoraj, dziś, na wieki ten sam. On wtedy błogosławił i ma ciągle błogosławieństwo dzisiaj dla swojego ludu. Ma ciągle błogosławieństwo dla ciebie i dla mnie. Jego skarbiec się nie wyczerpał. Mogę czerpać z Bożego błogosławieństwa tyle, ile pragnę i ile jestem gotów wziąć. Pytanie jest, czy my chcemy brać to błogosławieństwo, ale zobaczcie, jak niewłaściwy język sprowadza zniechęcenie, narzekanie.
tak mało, nie mamy środków, tam to było dużo większe, cóż my to budujemy? A powinni powiedzieć, nie, budujemy świątynię Pana, budujemy dom dla Pana. Pan posyła do nas słowo, Pan nas tu sprowadził, oto dokończymy Jego dzieła, a Pan zapewnia nas już dwukrotnie, że jest z nami. Moi drodzy, i ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. I kiedy oni dalej ruszyli i podjęli pracę, jakby nie oglądali od razu błogosławieństwa. Była susza, ziemia nie wydawała plonu, oni przecież rozpoczęli budowę, pokonali zniechęcenie, a ciągle czytamy dalej, że Bóg, że ciągle nie ma deszczu, bali się, że następny rok będzie bez owocu, bez urodzaju. Jak oni przeżyją? Przecież już coś rozpoczęli, byli posłuszni, zaczęli budować, a tu ciągle nie ma tego, na co oczekiwali. I znowu 9 miesiąca, to jest przełom listopada i grudnia, 9 miesiąca, deszcz miał być już w październiku, miał być wcześniej, nie ma deszczu, podjęli pracę i teraz coś jest nie tak. Drodzy, czasami to jest tak, że rozpoczynamy coś i ciągle jeszcze czegoś brakuje. I znowu powstaje prorok, Aggeusz, 24-9 miesiąca w drugim roku Dariusza. Ma dwa poselstwa. Jedno skierowane jest, to drugie skierowane jest bardziej osobiście do Zorobabela, ale to skierowane jest do całego ludu. I Bóg zadaje im kolejne pytania. Sprawdza ich, sprawdza kapłanów, czy rozumieją zakon. Wiecie, dzisiaj ludzie często myślą, że bez względu na to, jak żyjesz, Bóg będzie cię błogosławił. Możesz, jeżeli coś poświęcasz Bogu i robisz to, a twoje życie jest niegodne, to jak możesz myśleć, że Bóg będzie to błogosławił? Cała Biblia nam mówi, że w momencie, kiedy lud Boży odchodzi od prawdy Bożej, traci błogosławieństwo Pana. A ilekroć wraca w pokorze, w pokucie, w upamiętaniu, mogą odzyskać to błogosławieństwo. Bóg nigdy nie przyzna się do czegoś i nie pobłogosławi czegoś, kogoś, kto żyje niegodnie. I prorok powstaje i zadaje im pytania, czy jeżeli coś brudnego dotknie coś czystego, to to czyste będzie zabrudzone czy nie? Kapłani mówią tak, on mówi dobrze. A czy to, co jest czyste, dotknie to, co jest brudnego, to uświęci to, co jest brudne? Kapłani mówią nie. On mówi, dobrze odpowiedzieliście. Co miał na myśli Bóg? Wiecie, w tej księdze nie doczytamy się, o co Bogu chodziło. Ale skoro zadał im taki test, to znaczy, że Bóg widział, że ich życie jest nieczyste. Oto oni przystępowali do budowy świątyni Pana, czystej, poświęconej Panu świątyni, ale oni sami ciągle byli nieczyści w oczach Boga. I oni sprawiali, będąc nieczystymi, zaczynając budować tą świątynię, odbudowywać, oni sprawiali, że Bóg nie mógł mieć w niej upodobania. To jest niesamowita lekcja dla nas. Kiedy służymy Bogu, kiedy czcimy Boga, kiedy się modlimy, uwielbiasz, chwalimy Boga, ty i ja muszę sprawdzić swoje życie, swoje serce, czy ono jest czyste i czy ta chwała i ta modlitwa i to uwielbienie będzie tak naprawdę miłe Bogu. Bo pierwszą rzeczą to powinniśmy zadbać o to, aby był oczyszczony z tego, co jest brudne w moim życiu. W każdym razie ten fragment pokazuje, że lud Boży zrozumiał, o co chodzi. I wtedy Bóg mówi, zobaczycie od tego dnia, że będę was błogosławił. Przyszedł deszcz, przyszedł urodzaj, przyszło błogosławieństwo, bo lud Boży usłyszał słowo Pana, zareagował, oczyścił swoje życie, pozostawili te niewłaściwe rzeczy i mogli w ciągu 4 lat odbudowali świątynię. 4 lata im to zajęło, mieli dalej przeciwności i im większe okazały się przeciwności, to tym bardziej ten król, który nastał, Dariusz,
nakazał nie przeszkadzać, a wręcz nakazał wyposażyć we wszelkie środki, finanse, aby ten dom Pana był odbudowany. Widzimy Boże działanie. Popatrzcie, jakie są nasze priorytety. Kto, co jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu? I to, wiecie, gdyby to dotyczyło tylko tej ziemi, materialnego błogosławieństwa. Ale od tego też zależy wieczność. Czy ten, który jest Panem i Zbawcą, jest na pierwszym miejscu? Czy już Jemu oddaliśmy nasze życie? Czy Jego postawiliśmy na pierwszym miejscu, umiłowaliśmy Go, czy nie? Priorytety. Druga bardzo ważna rzecz. Nie poddawaj się zniechęceniu. Bóg jest z Tobą. Jego Duch jest z Tobą. Pan Cię będzie prowadził. Bądź tym, który wiernie wykonuje zadanie, które Bóg Ci powierzył. Służbę, którą Bóg Ci dał. Nie pozostawiaj tego. Chwal Boga, służ najlepiej jak potrafisz. I trzecia rzecz. Jeśli chcemy mieć pełnię błogosławieństwa, dbajmy o czystość własnego życia. O własne życie, własne serce. A wtedy Bóg będzie zlewał deszcz błogosławieństwa na każdego z nas. Powstańmy, drodzy, aby się modlić.